Grupa przestępcza, która stworzyła sieć agencji towarzyskich, rozbita. Gangsterzy zarabiali na tym biznesie kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Kibol Krakowi, który rzucił szklaną butelką w piłkarzy Wisły Kraków, zatrzymany. Grożą mu teraz nawet 2 lata więzienia. W tym odcinku też sygnalizator świetlny, który uratował życie. To jest Kronika Kryminalna. Zaczynamy. Stworzyli całą sieć agencji towarzyskich i wyciągali z tego około 60 tysięcy złotych miesięcznie. Policjanci rozbili grupę przestępczą, która taki biznes prowadziła na terenie Wielkopolski i Dolnego Śląska. Łącznie Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało 8 agencji towarzyskich. Między 2018 a 2020 rokiem w ponad 30 mieszkaniówkach mogło pracować nawet 100 kobiet. W trakcie przeszukania policjanci znaleźli i zabezpieczyli też m.in. ponad 100 tysięcy złotych w gotówce, a także narkotyki. Werbunkiem prawdopodobnie miał się zajmować 34-letni mężczyzna o pseudonimie Norbert, który podejrzany jest też o kierowanie tą grupą. Kobiet szukał w internecie, oferował im pracę jako masażystki. Większość z nich to były Ukrainki. Tym, które chciały odejść, grożono m.in. ujawnieniem wizerunków w internecie. Policja zatrzymała Kibola Krakowi, który podczas ostatnich derbów rzucił w piłkarzy Wisły Kraków szklaną butelką po wódce. Kilka centymetrów wyżej i potrzebny byłby co najmniej bandaż. Tak wyglądała niezwykle groźna sytuacja podczas derbowego meczu Krakowi i Wisły. Mimo że kluby załatwiły sprawę między sobą, to policja tego tak nie zostawiła. Tydzień po tym zdarzeniu 27-letni Kibol był już skuty. Przyznał się, że butelkę wódki wniósł w spodniach. Później rzucił ją w kierunku piłkarzy Wisły. Na razie dostał dozór i zakaz wstępu na imprezy masowe. A teraz ze sceny jak z filmu akcji. Wszystko działo się przy polsko-niemieckiej granicy. Dwaj mężczyźni ukradli 2 ciężarówki. Policjanci szybko ich namierzyli i zatrzymali, ale konieczna była blokada drogi. To wszystko rozegrało się wieczorem w miejscowości Marcinowice. To tam policja zastawiła pułapkę na potencjalnych złodziei. Kierowcy ciężarówek zostali obezwładnieni i zatrzymani. Jak się okazało, nie były to jedyne skradzione przez nich tiry. Jeszcze jedną ciężarówkę mężczyźni porzucili na stacji paliw. Wszystko warte 800 tysięcy złotych. Zatrzymani 32 i 60-latek mogą spędzić następne 10 lat za kratami. Na razie na 3 miesiące trafili do aresztu. Ten rowerzysta zełku złego słowa na czerwone światło na pewno nigdy nie powie, bo to właśnie sygnalizator uratował mu życie. Tu wszystko zaczęło się od wymuszenia pierwszeństwa. Kierująca Suzuki zamiast spojrzeć w lewo dodała gazu, no i wtedy uderzył w nią Opel. Suzuki z impetem wbiło się w słup, przy którym stał rowerzysta. Na szczęście tutaj nikomu nic się nie stało. Sprawczyni kolizji dostała jednak 500 zł mandatu i 6 punktów karnych. Równie groźnie było w Namysłowie. Tutaj policja ścigała kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli. Okazało się, że miał powód. Kierowca Audi pędził przez miasto, w końcu stracił panowanie nad kierownicą, uderzył w inny samochód i staranował ogrodzenie 2 posesji. Okazało się, że nie miał prawa jazdy, był po narkotykach, które również przewoził. 21-latkowi grozi wysoka grzywna i więzienie. To już wszystko w tym odcinku Kroniki Kryminalnej. Kolejny już niebawem. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, bo to na tym kanale możecie oglądać najnowsze odcinki Kroniki Kryminalnej i być ze wszystkim na bieżąco. Dzięki i do zobaczenia.